Ruszyła pierwsza edycja Workshop Fashion Design, projektu organizowanego przez Centrum Fashion Design Kieleckiego Parku Technologicznego. Do udziału w warsztatach zakwalifikowało się 20 studentów z Polski, Chin i Chorwacji. O wyborze uczestników zadecydował duet Paprocki-Brzozowski. Najlepsi zostali wybrani spośród 60 zgłoszeń. Mieliśmy trudny orzech do zgryzienia, ale jesteśmy przekonani, że tak jak wcześniej powiedział Marcin, są to wybitne jednostki, które bardzo stworzą naprawdę świetną kolekcję. Hasło robocze: sport spotyka glamour. Postawiliśmy na kontrasty, sami uwielbiamy kontrasty, więc podnosimy tutaj poprzeczkę uczestnikom i zaproponujemy właśnie połączenie dwóch skrajnych estetyk. Z jednej strony sportowe fasony, z drugiej strony wieczorowe, glamurowe sylwetki i zawsze po środku takich zdarzeń powstaje coś ciekawego. Także mamy nadzieję, wręcz jesteśmy przekonani, że ta kolekcja za 2 tygodnie, która zostanie przedstawiona, będzie wspaniała. Ale zanim 30 sylwetek, które mają być stworzone w ramach warsztatów, zostanie pokazanych publiczności, uczestnicy projektu, podzieleni na zespoły zadaniowe, będą pod okiem specjalistów poznawać tajniki tworzenia kolekcji. Do ich dyspozycji oddano profesjonalnie wyposażone wnętrza Centrum Fashion Design. Przed nimi ambitne zadania, ale są pełni entuzjazmu. Cieszę się, że mogłem przyjechać do Polski, do Kielc, na warsztaty Fashion Design. Mam nadzieję, że będzie to bardzo dobre doświadczenie. Moje oczekiwania co do tego projektu: przede wszystkim współpraca z międzynarodową grupą pod okiem polskich projektantów, dobrze się rozwijających, ciekawie rokujących. Oni mają bardzo fajne pomysły. Myślę, że w zestawieniu z potencjałem polskich i zagranicznych studentów będzie coś ciekawego. Workshop Fashion Design to szansa dla młodych ludzi na przeżycie przygody, a także możliwość pracy ze znanymi w branży modowej nazwiskami. Dla Kieleckiego Parku Technologicznego projekt jest eksperymentem. Dotąd nie zajmowali się projektowaniem mody, ale już mają plany na rozwój przedsięwzięcia. Rozpoczynamy proces projektowania. W najbliższych 2 tygodniach powstaną nowe wzory modowe, które my jako park technologiczny będziemy chcieli skomercjalizować. To jest tak naprawdę dla nas pilotaż. Liczymy na to, że całe przedsięwzięcie spodoba się w kraju, ale również i za granicą. Ale docelowo jako instytucja będziemy aplikowali o środki zewnętrzne, które pozwolą na realizację kolejnych wydarzeń. Workshop Fashion Design jest zdaniem prezydenta Kielc szansą na wzmocnienie pozycji naszego miasta na mapie ośrodków modowych. Do tej pory pokazywaliśmy czyjeś produkcje, na przykład Neo Fashion. Oczywiście zdarzały się też projekty wykonane przez kieleckich projektantów, ale w tej chwili mamy ambicje, żeby to u nas powstawały te projekty, które mogą podbijać może na razie Polskę skromnie, a potem w perspektywie pewnie świat. Ma to sens i taka próba, myślę, że może skończyć się dużym sukcesem, czego życzę Kielcom. Pokaz kolekcji, która powstanie w ramach Workshop Fashion Design, odbędzie się 28 września o godzinie 18:30 w Galerii Korona.